Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, Michał Tal przed nami Agresywny zawodnik, świętej pamięci mistrz świata Fantastyczne partie rozegrał w swoim życiu Myślę, że w dzisiejszych czasach miałby już bardzo ciężko Z przeciwnikami stosując swój styl gry nadal Gdyż ta agresywna gra była bardzo niepoprawna W wielu przypadkach Jego przeciwnikiem jest, Bent, był Bent Larsen, duński arcymistrz Partia z 65 roku Zapraszam. E4. Tym ruchem się partia rozpoczęła. C5, czyli obrona sycylijska tutaj już na horyzoncie skoczek F3, skoczek C6, D4. No, gramy piankiem do centrum. E, oczywiście, tutaj staramy się grać bardzo aktywnie. E, tutaj bić się następuje skoczek wybija. Nie polecam czarnymi oczywiście wybijać skoczka tutaj na. D4, gdyż Hetman wybiera D4. Hetman w centrum by stał tutaj zdecydowanie dobrze i nie miałoby co za bardzo go zaatakować. Więc czarne grają sobie na przykład E6. Jest wiele oczywiście możliwości, jakie można tutaj zastosować. Na przykład skoczek F6, no ale poszło E6, D6 też można, G6. Różne rzeczy można tutaj wyczyniać w obronie stylistkiej. Skoczek C3, D6. Mamy tutaj wariant tajmanowa. Tal zagrywa gońcem na E3. Zobaczcie w jaki Prosty sposób jest wyprowadzanie figur z ręki Mistrza Świata. Skoczek F6. Zresztą, w obronie sycylijskiej, białymi, chyba to dosyć łatwo można sobie stosować wyprowadzając te figury. Taki debiut F4. I on, ten debiut wygląda oczywiście bardzo groźnie, bo zobaczcie, już mamy sobie tutaj ustawione pionki w centrum w prosty sposób, szybki sposób. No i łatwy, tak naprawdę, ale. Sycylijska może być taka nieco zdradliwa dla białych, trzeba bardzo uważać, bo czarne też mają szansę na jakąś fajną kontrę. Goniec e7, hetman f3, roszada, no i teraz zobaczcie, hetman f3, taki nietypowy ruch tak naprawdę, ale bardzo ciekawy plan z długą roszadą tutaj u białych, to się stosuje dosyć też często tak naprawdę. No dobrze. Tutaj Hetman zagrywa na C7. No i teraz Michał Tal zagrywa posunięcie. Nie jest to jakiś, to powiedzmy, słaby ruch, lecz no można by było tutaj grać powiedzmy goniec E2 z planem G4, albo od razu G4 próbować. No tak mi się wydaje, że z takim planem tutaj na tym skrzydle można próbować atakować króla, chociaż to nie jest takie proste. No ale tutaj wiadomo, że Tal będzie chciał to robić. No i zagrywa skoczkiem na B5. Ten ruch. Nie daje zbyt wiele tak naprawdę, on wygląda groźnie, zachęcająco. Tutaj a6 można by było wcześniej spróbować zagrać, lecz czarne tutaj grają spokojnie. Hetman b8, no i zobaczcie Tal gra g4, no jest a6, więc ten skoczek automatycznie musi stąd uciekać. Tu się nic takiego nie dzieje, jak na przykład bicie na d6, goniec po prostu odbija, widełki raczej nie działają, bo straty pionów i tak dalej. No goń... tutaj skoczek wraca na swoje miejsce, czarne wybijają, goniec wybija. No i teraz czarnymi tutaj myślę, że bardzo ciekawym ruchem byłoby zagranie e5. Takim dosyć agresywnym i wartym uwagi. Warto na pewno sobie tutaj na to spojrzeć. Pozycja myślę, że byłaby bardzo agresywna. Powiedzmy, zagrajmy sobie e5 i tutaj zobaczcie, że goniec ze skoczkiem uderzają w piona. No i oczywiście też jest atak na gońca, więc wydawałoby się, że tutaj już białe mają ogromne problemy. Nic z tych rzeczy. Gdyż mamy ruch wtrącony G5 i e, atakując tutaj, też atakujemy tutaj. Ale na przykład, jak wskoczy goniec na G4, no to jest Hetman G3 i jest spokoloko, że tak powiem, bo na przykład po wybiciu na D4 e, możemy wieżą po prostu odbić na D4. Tu wisi skoczek, który broni gońca, więc ta jedna, jedna z tych figur e, pada. No a wiadomo, że bicie tutaj e, wieży jest fatalne w skutkach, gdyż odbijamy po prostu skoczka. I stoimy tutaj białymi bardzo dobrze. Powiedzmy po pobiciu bijemy. No grozi mat na g7. Trzeba uważać, więc odbijamy. Jest fajne wtrącenie skoczkiem na d5. Myślę, że białe tutaj w ogóle już mają świetną pozycję. No po prostu świetną pozycję. Czarne nie mają żadnej kontry gry. Ale to można by się zagłębiać bardzo mocno. Czarne zagrały jednak b5. Ten, ten ruch próbuje tutaj atakować, na kontratakować na skrzydle hermańskim. No i teraz Tal zagrywa G5. Na razie spokojne, normalne posunięcie w tych strukturach. Skoczek D7. Ten skoczek pomaga czasami tutaj w zagraniu E5. No i teraz Tal zagrywa goniec D3. I zobaczcie, te gońce, one tutaj już chcą zerkać w stronę króla i to robią. Nie jest to oczywiście już przegrana czarnych, ani nie jest to zła pozycja czarnych, absolutnie, żeby tutaj, żebym was tutaj w błąd nie wprowadził. Wizualnie wygląda to ładnie i no, 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 no tak jest, obrazek jest niezły, że tak powiem. Myślę, że większość osób, jak widzi taki obrazek, to woli grać białymi, ale trzeba bardzo uważać. Tutaj czarne grają dobrze. Grają b4 z kontrą cały czas. I teraz właśnie, teraz moi drodzy, Michał Tal raczej powinien zagrać skoczkiem na e2 z planem skoczek g3, h4, f5 i tak dalej, i tak dalej. Te pionki tutaj przepychać. Myślę, że to w jego stylu byłoby. Lecz, no właśnie, mistrz świata zagrywa tutaj ruch szalenie niepoprawny. Ale komplikujący sytuację, co jest jego celem przede wszystkim. Za to kochaliśmy, e, kochamy Michała Tala za jego niepoprawne poświęcenia. Tak jak mówię, w czasach współczesnych w dobie silników szachowych, no myślę, że Michał Tal miałby naprawdę bardzo małe szanse tutaj na uzyskiwanie takich pięknych partii, gdyż przeciwnicy by no raczej grali. Um, tak jak silniki, znaczy no może nie w ten sposób, żeby naśladowały silniki, bo to nie jest takie łatwe, ale pewne schematy by się na pewno wyćwiczyło i bardzo ciężko byłoby w ten sposób grać. Aczkolwiek jak macie na myśli jakiegoś szachistę współczesnego, który gra w szachy agresywnie, wpiszcie w komentarzu. Jest to na przykład, moi drodzy... Jan Krzysztof Duda. E, agresywnie, kto jeszcze może grać, kto gra, dajcie znać. E, w tym wypadku Michał tal zagrywa skoczkiem na D5. No właśnie. Skoczek wskoczył na D5 pod piona. Co zrobić? No, oczywiście. Ofiarę przyjąć trzeba, no bo inaczej będzie jeszcze gorzej. E, pionek wybił. No i tak naprawdę białe mają teraz figurę mniej za pionka, ale nie widać tego takiego ataku. Chociaż. Goniec się odsłonił na, na, na diagonali, to można powiedzieć, że jest taki mały plus. Generalnie tutaj myślę, że czarnymi można by było spokojnie zagrać y, posunięcie G6. Y, no i y, ta pozycja mogłaby się trzymać, lecz czarne zagrały F5, co też nie jest złym ruchem. Aczkolwiek no, to posunięcie powoduje, że może na przykład zbić piątkiem w przelocie, tu się otwiera linia. No, tak intuicyjnie patrząc, no to ten atak mógłby tutaj e, już e, nieźle zadziałać. Lecz Michał Tal zagrał wieżą na E1 w myśl zasady, wszystkie figury do gry. No i wieża zagrała na F7, co nie jest najlepszym ruchem. No, już widzimy tutaj czarne niestety. Po poświęceniu i po dwóch posunięciach e, stoją gorzej, chociaż e, to jest ocena silnika, i e, trzeba wiedzieć też dlaczego tutaj e, czarne stoją e, gorzej. No, generalnie tutaj białe mają już prostą grę, i za chwilę sobie pokażemy, co można by było zagrać dalej. Lecz goniec D8 byłby ruchem lepszym, i tutaj przestrzegam moi drodzy, że jak nam atakują figurę, to w większości przypadków. Nie bronimy tej figury, jeżeli ta figura ma opcję ucieczki. E, to znaczy zawsze są pewne zależności i sytuacje, gdzie, można, gdzie, gdzie trzeba obronić czy podeprzeć tę figurę. Tutaj w tym wypadku figura broni się sama, i na przykład w następnym ruchu możemy spróbować zagrać skoczek C5, żeby próbować zbić kolejną figurę i wprowadzić ewentualnie wieżę do obrony na siódemce. Na przykład taki plan można tutaj by było zastosować czarnymi. No, lecz Bent Larsen, wieżą zagrał na F7, co coś się wydaje logiczne, bo wieża przy okazji powiedzmy wzmacnia punkt G7, gdzie goniec sobie patrzy. H4 ze strony Michała Tala, goniec B7. No, wszystkie figury chcemy wyprowadzić, lecz to już jest troszeczkę za późno. I teraz, moi drodzy, znowu Michał Tal nieco zaskakuje, aczkolwiek ten ruch nie jest jakiś super, ultra trudny. Spróbujmy um, zatrzymać materiał, jeśli ktoś ma ochotę i znaleźć posunięcie, jak dalej kontynuować tutaj ten atak, powiedzmy. No, myślę, że większość osób tutaj ma na myśli taki ruch H5, lecz Michał Tal zbił pionka na F5. No cóż, grozi ruch, goniec E6, no więc raczej wieża musi przyjąć ofiarę. Wieża wybiła. No znowu taki zabieg kosmetyczny powiedzmy, czyli figura za figurę, ale wieża z gońcem już mają dobrą opcję. Teraz tak, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli białe tutaj zredukują za dużo figur, no to czarne wygrywa. No, i teraz moi drodzy, tutaj czarne zagrały skoczek E5. Bardzo sprytny ruch z jednej strony, bo nie można odbić pionem, wisi Hetman. Lecz zastanówmy się, jak można by było zrobić inaczej. To znaczy, bo narzuca się teraz posunięcie, na przykład, goniec D5 z atakiem na Hetmana i na wieżę za chwilę. No, ale ten ruch byłby opłakany w skutkach. Dlaczego? Można sobie też znowu materiał zatrzymać w celach treningowych. I uwaga, wieża na przykład by zbiła na G7. Król, no h8 to już jest tutaj koniec partii, bo Hetman h5. No ale po króle f8 również Hetman h5 wchodzi z tym samym planem matowym. E, wieża na przykład by zagrała na f7, i tutaj wybić by należało, goniec by wybił. E, I Hetman h7. Mata jeszcze nie widać, ale już. Tutaj zauważymy, że te pionki idą bardzo szybko. Jakieś szachy, jakaś wieża E1 i przykładowo ruch B3, który by tutaj pomagał Hetmanowi zagrać na B4 i bronić E1, a przy okazji jakaś opcja zbicia na A2, żeby dojść do Hetmana. No ale tutaj myślę, że białe mogłyby to totalnie olać, grając od razu wieżą na E1. Dosyć trudne posunięcie. Tutaj grozi mat na G7. No więc należy przesłonić raczej linię E. I w tym wypadku tutaj jest bicie na E5. A po takim biciu, zobaczcie, że jest za chwilę doróbka Hetmana, ale jest B3 i goniec wszystko broni. A król ma ogromne kłopoty. Tu w zasadzie wszystko już wygrywa. E6, E7, bicie. Hetman G7, szachy. Wieża atakuje. No tutaj w zasadzie jest koniec partii. Po tym posunięciu wieża E7 skoczek zagrywa właśnie na E5, no i hetman E4 z atakiem na wieżę. Hetman F8. Zauważmy, że tutaj czarne oddają gońca na B7, lecz to nie byłoby chyba najlepsze z uwagi na Bicie na F4, więc tutaj Tal wybił skoczka. No i teraz widzimy, że jak będzie wybicie wieży, to wybijamy tutaj i nadal białe napierają, chociaż ten atak taki matowy się skończył, ale to czarne, białe tutaj mają lepszą pozycję, więc nie zawsze atak musi się kończyć matem, lepszą pozycją, którą można potem ładnie do, do, dowieźć do końca. I uwaga: wieża F4, Hetman E3, wieża F3, Hetman E2. Tutaj na przykład, jakby wieża zbiła gońca, to zbijamy po prostu na b7. No i bardzo łatwa gra ciężkimi figurami ze strony białych. Wieża ma lekkie kłopoty. Pionek idzie albo bije, tu wisi i koniec partii by się znowu... tutaj mógł szybko... szybko koniec partii mógłby nastąpić. Po hetman e, e3, wieża f3, hetman e2 i teraz hetman zbił na e7 wieżę. Strzał na f3, bicie pionka. No, i teraz pytanie: czy odchodzimy gońcem? Myślę, że większość osób, właśnie początkujących tutaj, y, od razu myśli o odejściu gońcem, ale pamiętajmy: figury ze sobą współpracują, potrafią współpracować, więc y, starajmy się grać posunięcia takie, które jeszcze bardziej przeszkadzają przeciwnikowi. Ja wiem, że mi się to łatwo mówi, to jest zawsze kwestia treningu, ale zobaczcie, jest związanie, więc. Y Związanie myślę, że nie, nie jest obcym już słowem wśród szachistów nawet początkujących. Wieża zagrywa w tym momencie na D8, wieża spokojnie zbija z atakiem, zobaczcie, z obroną, tu się wszystko trzyma. Hetman D6, Hetman F4. No i tutaj Michał Tal zastawił piękną pułapkę na przeciwniku. Bo na przykład, jakby goniec się pokusił o zbicie pionka, to co mogłoby nastąpić, żeby te partie tutaj już wygrać? Zatrzymujemy materiał. Jak zwykle, tradycyjnie, kto znalazł rozwiązanie, gratuluję. Moi drodzy, wieża E8 mogłoby nastąpić. Odciągnięcie wieży, no bić trzeba, bo inaczej, no, Hetman to wiadomo, że jest mat. Więc jak wieża wybija, to wybijamy tutaj Hetmana na D6 z wygraną pozycją. Więc bardzo sprytna pułapka. Lecz tutaj wieża zagrywa na F8. Hetman E4. No i te cztery formacje tutaj fajnie się ułożyły. Trzy e, figury pionek stoi to y, mocno e, i jeszcze grożą jakieś takie zagrania jak wieża E7 z atakiem na przykład na G7. Przy okazji jeszcze goniec może być atakowany. Tutaj e, czarne grają już taki rozpaczliwy trochę ruch, mianowicie B3. Jakaś jedyna szansa na bicie, no ale wiadomo, że białe tutaj wybijają lecz po szachu na F1 król D2 tutaj jeszcze Bent Larsen chciał dać szacha na B4 Hetmanem dlatego ten ruch B3 był zastosowany ale jest spokojny ruch C3 i nie obawiamy się obicia, no bo tutaj jest już kontra matowa więc Hetman zagrał z powrotem na D6 i kolejny raz, ostatni raz tutaj moi drodzy przedostatni, zastanawiamy się jak zagrać jak michał Tal, jak te partie efektownie wygrać otóż goniec C5 Poświęcamy kolejną figurę. No cóż, czarne przyjęły tę ofiarę, i wydawałoby się, że tu się czarne obroniły. No bo jak szach na E8, a tak też w partii poszło, to jest wieża F8, no i e, figura więcej po stronie czarnych. Lecz tal tutaj ma niespodziankę e, i przeciwnik e, musi zaraz uznać jego wyższość. Uwaga, jak zagrać białymi, żeby wygrać? Dwa posunięcia i partia się kończy. Uwaga, Hetman E6 szach, Król H8 i piękny dla oka motyw, mianowicie hetman F7, fantastyczne zagranie, podwójny atak na wieżę i no nie można zbić, bo wybijamy i potem jest na końcu matna F8 hetman. Ta partia się skończyła, no myślę, że takie ładne zwycięstwo Michała Łatala. Wam dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się zdrowo i ciepło, trzymajcie się jeszcze raz. Pozdrawiam, cześć.